Sagan. Siemaczko, wszystkim z tej strony Venosas.p72 i witam was w kolejnym odcinku serii Among Us. Ze mną jest oczywiście moja ekipa i tak, zapraszam na odcinek. A, i dobra, już widzę. I tak. I tam witam wszystkich, tak. A ja? Ciebie też, Elo Mateo. Tak. No też witam wszystkich. Co się stało? To ucieka, vlogi, dobra. Nie wiem. Dobra, gdzie znaleźć Lonę? Gdzie było? Kto nie był wiem, widziany? Byłem w reaktorze. Ja byłem w kokpicie. Miki ma I Miki jest wyciszony. Z jakimś, ale nie poszłem. Miki, wyciszony jesteś. Miki, mikrofon. Z kim on już ma psa? Mi się zdaje, że ja to sam. Ja byłam w adminie. Zielony jako strzedł w dołu. Tylko tyle, powiedziałem tylko tyle. Miki, masz wyciszone mikro. Czy mnie słyszysz, czy nie? Bo cię zapierdzielę kiedyś. Ja pierdzielę, bo mówię od 30 sekund, co się dzieje. Słuchajcie, weszłem pomiędzy medbayem do reaktora, szedłem przez reaktor, wchodzę i chyba to był kapten, jakiś długnik, albo Venus, albo kapten. Który z nich stanął cielefelka? Wchodzę sobie do przejścia między reaktorem a medbayem i widzę ciało, na którym stoi albo różowy, albo czerwony jest długim nikiem. To nie był kapten, bo szedł z dołu. No czyli to jest Venus, który ma idealny alibi, bo zaczynał odcinek. Zaczynał odcinek, ale ja bardzo fajnie zabił, to jest idealny alibi. Już, chłop w snach! To no kto? Tak, no chłopie, no stałeś na ciele, to musiałeś być 100% ty. Kto? Venus! Czerwony! Let's us. Który? I tak. To jest Venus, na 100% Venus, bo wszedłem do przejścia między medbayem a reaktorem i Venus stał na ciele. No to zobaczmy. Zobaczysz dopiero na odcinku. Brawo! Proszę bardzo. Jej. Mamy jednego mnie. Kto nie wyłączył wyświetlanie się tutaj z tym impostorem? Halo? Kto jest hostem w takim momencie? Halos. Dobra, nie odzywajcie się już, cisza. Tak. Ja jak zawsze, jak się nazywa, ja już od razu musiałem, super, zginąć musiałem, więc brawo ja. I tak, napisz właśnie na tą śmiechotkę, jak się dobrze widać, to, a ja wbiję na was serduszka. I tak, ja jestem akurat w marianskiej rosyjskiej czapce, dla mnie jest super. I tak jak mówiłem, jest ze mną Miki129, Vlog, jeśli dobrze mówię, Mati, Kasztan, Sireneko, Wiczma. No, i oczywiście ja. Ale Vlog jego nie ma. Ale jego też serdecznie pozdrawiam. I tak. Zaczynamy akurat pierwszy odcinek u mnie. Mam nadzieję, że u Miki129 wpadł, to więc zapraszam serdecznie na jego kanał. Będzie dziś w opisie. Jego film. Tak, i będzie. Będzie się działo. I tak. Mam nadzieję, że... Kto? Nie mógł się dowiedzieć, gdzie jest ciało. Gdzie ciało? Dobra, ludziska. Zacznijmy od tego, że szedłem do reaktora, minąłem ciało Windmy, którego nie zgłosiłem, ponieważ szedłem w dół reaktora, bo było mało sekund do wybuchnięcia reaktora, więc tego nie zrobiłem, nie zreportowałem Windmy. Zobaczyłem w reaktorze Matiego oraz kaptena, którzy wyłączali reaktor. No to jest to Mati. Cicho. Nie, to jest Mati. To nie jest Mati. Mati, cicho. Mati,
teraz jak przegramy, teraz jak zwołtujemy złą osobę, to jest gra przegrana. Słuchajcie, sytuacja jest taka, że Mati szedł od dołu, od elektryka. Kapten wygląda na to, że... I szedłem naprawić to w reaktorze. No właśnie, Mati, skąd szedłeś? Bo wyglądało to tak, jak przyszedł. Ja szedłem z elektryka. Dobrze, kapten, skąd szedłeś? No to samą drogą dołem. Mati wszedł z tobą, kapten. Czekaj, różowy. Z kaptenem szedłem, no. Ciało było złożone od kurczy, czyli kapten jest legitny, tak? Miki, słuchaj mnie. Pamiętasz, jak byliśmy medli, ktoś nam zamknął drzwi? Tak. To Mati stał za długo przy tym zadaniu tam, gdzie tak. się tylko pisał. Ja dokładnie to samo mówiłem na odcinku. To samo teraz powiedziałem na odcinku, że Mati stał za długo przy... Mika się i odchodzi, a on odszedł dopiero jak był ten. Właśnie też to założyłem, tylko słuchaj, sytuacja jest taka, że skoro ty trzymałeś się teraz Matiego, to musiał być świeży kill, panowie. Tylko, że ja się niego nie trzymałem. On, a nie trzymałeś się Matiego. On pobiegł do elektrycznego. Ale Mati przed sobą znowu, więc... Mati przed sobą znowu, a byłem tam niedawno, to był świeży kill, więc to musi być kasztan w takim razie. Kasztan go mógł. Ale patrz, ja? on a gdzie ciało było? Gdzie ciało było? Jakie jest robione? Ciało było przy wyjściu z Medbaya, przy tym tunelu, gdzie się nie tak w praktycznie, która mu się samo ja byłem przecież jeszcze, a nawet Felek był znaleziony, od tego zacznijmy. Felek był znaleziony reaktorem, a reaktorem. Tu samo, w tym samym miejscu była znaleziona windma przeze mnie. Będziemy mamy mało czasu, jeśli teraz przewalimy, mamy 10 minut, jeśli teraz przegramy, to koniec gry. No to nie, kto? Nie koniec gry. Jeszcze. Dobra, to teraz nie wołtujcie, w ogóle skipujmy. Teraz wyskipujmy i... Kasztan. I wydaje mi się, że to jest kasztan, bo... Chyba, że to jest Mati, bo jest dwóch podejrzanych. W takim razie kapten, Mati po pierwsze, bo... Aha, dobra, wyleciałem, fajnie. Nie zagłosowałem. Nie. Dzięki, Hubert. Przegraliście. Fajno. Nie mogę. O, dobra. Zobaczymy, co tam kasztan wymyśli. Ja będę za nim fajnie. No, dobra, to już widzę, że co tam oni... Czyli Roneko, zobaczymy, co tam po... Okej. Okay. Mam pytanie, gdzieś ty powiek? Wiedziałem, że... Dziękuję za... Kapten Gałganie! Wyszedł z Venta. Był Shiro, ale zapomniałem, że... Zabieraliście mnie. O. Fajnie. No super, super. Więc byłem już innym postorem, przegrałem niestety. Więc teraz ich kolej. Kogoś kolej, nie wiem kogo. Nie, już się boję kogo. Więc trzymajcie za mnie kciuki, bo na pewno ja będę gdzieś, gdzieś na pewno coś się stanie ze mną, niestety. Zdając mnie, to zginę już. Proszę, Venous. No, więc tak, powiem tak. Ja szedłem do elektrowni, żeby naprawić prąd i nagle znalazłem ciało. Jedno ciało, dobra. A windma gdzie? Martwa. Ciekawe. Tak bardzo martwa jak moja dusza. Chciałbym powiedzieć tyle. Kapten nie jest, kapten jest czysty. Kapten okay. jest czysty. Ja nie wiem, kapten jest czysty. Wszystkie śmierdzi na kilometr. Dobra, czekaj na kaptena. Okej, czemu kapten, powiedz mi? Ale znaczy, Boże, kapten jest czysty, dobra. Czemu? Ponieważ kiedy wy zgłosiliście ciało, on był tam, gdzie jest ten common task z tym, co trzeba kręcić porwiadłem, jak jest emergency. Okej, dobra, to brzmi wiarygodnie. Gdzie była windma, ktoś wie? Bo zgłoszono Matiego. Nie wiem. Ja dobra. Wiem, że Venous był sam po prawej, nie wiem, czy kogoś zabił, bo ja dopiero tam się okay, ja to nie jestem morderco. Kapten, gdzie byłeś? Dobra, argumenty. Dobra, czy nie inaczej, kapten, czy kasztan jest wiarygodny? Kapten, czy Ulfik? Czy Ulfik jest wiarygodny? A co ja? No, nic nie robię. Cisza, czy Ulfik jest wiarygodny, Kuba?
Ciężko powiedzieć, bo jak robiłem to, to nikogo nie widziałem. Widziałem, że ktoś przebiegał górą i światło się gasiło. Byłem ja. Dobra. Ale nie widziałem kto to. Dobra, jeśli wasze wersje się zgadzają, to musi być albo Felek, albo Venous. Venous. Ja na pewno nie, bo ja szłem naprawić prąd i... Nie, to nie jestem ja, bo ja nie mogę dobra, być ja. Dobra argumenty, Venous. Ktoś powie, że Miki jest czysty, ktoś potwierdzi. Ja z nim latałem. Ja skipuję, bo ja nie wiem kto. Ja głosuję na Venousa, to wygląda na self-report. Zróbcie tak jak ja, polecam. Nie, ja nie byłem. Mi to wygląda na self-report. Hubert, to zależy od ciebie. Może być jednego impostora mniej, jeśli teraz przegramy. Czy może jeśli teraz nikogo nie wywołujemy, pójdzie double kill i przegramy. Wystarczy, że jeden kill pójdzie, reaktor i koniec. A, wystarczy, jeden kill pójdzie, no właśnie, no to... Każdy musimy kogoś wybić, a najbardziej tu śmierdzi mi Venous. Przegraliście na pewno już. Bo to na pewno nie byłem ja. Ew? Mówię, że to jest Olek i Miki, bo za dużo gada. Nie mam zdania. No właśnie. Easy ugrane, easy. Dobra. Dobra, do mapki. Dobra, więc jesteśmy na nowej mapie. Dzień dobry. Uchwalony. Dzień dobry. Dzień dobry, macie teraz nie odebrać. Sabaka. Albo inny sabaka. Lecimy na Manhattan. Jak ja kocham ten stan. A, okej. Brzmi fajnie. Dziękuję. Autysta. Dziękuję. Co gramy? Odzywa się. No właśnie. Tak to gra i chodzi. Aha, już wiem kto to. Więc nie mam ochoty już. Czemu w ogóle tak wyszło, że nie patrzyłem na te... A, bo wygrałem. Ale podłuję. Tak. Gdzie? To Olek, to jest self-report. Self-report? Nie wiem, moim zdaniem to jest Olek, bo no, ja byłem z... Pamiętaj, mamy dwóch podejrzanych. No. Olek i Miki, bo ja... Ja byłem w górnej części mapy, przedem teraz... To wie, jak on był z nami. Szedłem po górnej części mapy. Nic nie wiemy, kiedy zabito. To na pewno nie jest, to na pewno nie jest, znaczy nie jestem pewien, czy to jest każda albo Mati, bo byliście obaj na reaktorze. Ja byłem na górnej części mapy, podlewałem kwiatki, musiałem pójść na dół, wziąć konewkę. Gdzie było znalezione ciało? Poszedłem na dół, po pierwsze wziąć konewkę do tego małego pomieszczenia, gdzie coś w ogóle ryzykowałem. Później strzelałem, poszedłem na górę, zacząłem podawać kwiatki i od razu z kwiatków poszedłem do reaktora, do reaktora i na tej kontaminacji się z wami spotkałem. Bardzo blisko ciebie ciało było. A gdzie było ciało? Wiesz, jak masz pogodę na dole. Na dole gdzie? Jeszcze raz? Bo cię przerwało? Masz pogodę. Obok meteorytów. Tam jest ciało. Sytuacja wygląda tak. Skipnijmy, wszyscy trzymajmy się razem. Każdy robi taski. Okej. Po kolei, kto nie zrobi taska, ten od razu jest wywalony. Proszę bardzo. Ja mam być... Dobra. Puść. Ale wait, ale nie byś wiedział, kto zrobił wszystkie taski. Nie, nikt nie zrobił wszystkich tasków, nie. Bo dopiero minęło parę sekund gry. Nie da rady, no. Tyle sekund. Ale jak ktoś zrobi, nie byś mówił, że ktoś nie robi taska. A jak ktoś już wszystko zrobi. Nie, to jest wszyscy będziemy razem i jedna osoba po kolei robi taski. Bo to jest kasztan albo Miki. Byłem cały czas z Mateuszem, Mati potwierdzi. Tak, ja byłem cały czas z kasztankiem. Czyli... Okej. Okay. Zobaczymy, co tam on knuje. Kurde.
Mati, nie rób zadań. Miki, robisz. Ale to było oczywiste, że to jest Miki. Co to teraz? Chwila, mogę ci powiedzieć? Mogę ci powiedzieć? O, dobra, już się pogłosiłem. To był Surferport. A ja to wymać te głosowania? Tak. Tak, to jest Miki. To jest Army Questy teraz. Nie, to jest ja, on Miki teraz wygra, nie! Czemu? Chciałbym tak powiedzieć, że to był Surferport. Mi to nic nie mówi, bo ja jestem w gierce. Miki, nie mam nic za swoje wytłumaczenie, to był Surferport. Byliśmy, pewnie Hubert teraz ma planie po prostu powiedzieć, self-reportować i powiedzieć po prostu, to byłem ja. To jest najlepszy możliwy pomysł, ponieważ byliśmy we trzech. Miki, weź już nie kłam, bo ci Olek powiedział, że już wygrałeś grę, ponieważ on nie ma głosowania i on radzi po mapie, czyli nic, nieważne co teraz zagłosujemy i tak wygrałeś, więc... Ale słuchajcie, ty wygrałeś w takim razie. Czyli ty w takim razie wygrałeś, ponieważ twoja sytuacja jest taka, że zabiłeś na moich oczach i zgłosiłeś ciało. I teraz mówisz, że to jestem ja. To jest najlepszy możliwy pomysł, kiedy się testakowaliśmy, ja, Matt i ty, żeby po prostu zabić i zwalić winę na mnie. To możliwe, że z Kasia, bo właśnie jest niebezpieczny Wenta, ale może być to Miki, bo jest bliżej ciała. Felek, pomyśl logicznie. Ale ja nie mogę głosować, jestem na szatminie. Dzięki. Ale też mnie tutaj spakowało? Dalej nie ogarniasz. Tak, on nie może głosować i wygrałeś, a ty tego dalej nie ogarniasz. Nie, ja żyję tutaj, może Felek nie może zagłosować, ale od razu mówię, to był self-report. Tyle, dobra, Hej. Wygrałeś to. Weź się nie kłócie, Kuman, tylko przyznaj, że wygrałeś i tyle. Proste. Mati i Matwi nie mówią. Ale po co ma zgadać tyle? Wygrałeś i tyle. Proste? Matwi nie mówią, Mati. Długa, że wygrałeś. Ale pamiętaj, ale w tym wideo taska odszedłeś, nie wszedł nawet totaltas. Dobra, Hubert, Humanowi nie przetłumaczysz. On by ci gadał do końca. 1-0. Brawo. Skoczyłoby się na tym wiersze. Mam wejść? Cooldown! O nie, cooldown! Musisz. Olek nie wychodzi. No idź! Każda idź! Zgłoszę! Tego boli takimi metodami, nie włączyłem emergency tego, sytuacji. Ej, kto ustawił, żeby tak długi był czas na wałty? Ja, ale wiesz, że ty mogłeś sobie włączyć teraz tę sytuację przed reaktor i byś wygrał. Ej, no bez kitu, zjebałem. Dobra, no, nieważne. Już skończmy tą fatalną grę. Felek, weź, no, tak ładnie mi szło, weź zagłosuj na Kasztana. Nie, głosuj na Mikiego, bo to było... No Felek, tak ładnie mi szło, weź to uszany. Wiem, każdy, słuchajcie, jeśli Felek zagłosuje na Kasztana, życzę sobie, żeby tu było 30 komentarzy, pod filmem 30 komentarzy, serduszko Felek. Felek, 30 komentarzy, które mają cię filmem, pod moim. Ale on nie chce być sławny, chce być sprawiedliwy. Felek, 30 komentarzy od widzów za to, że zagłosujesz na Kasztana. Ja bym wtedy byś stały by się kurwa. Wolę, żebyś miał lepszy komentarz. Dziękuję, wygraliśmy. Ojej. Czekajcie, ja zadzwonię do reszty, poczekajcie. Bo kaptena coś nie ma. Kapten, no. Co z tobą? Dobra, ja już z wami kończę, więc dziękuję za oglądanie, komentujcie. Ale osób nie będzie, poczekaj, nie, stop, bo osób nie będzie, Venus, zostań. Okej. Venus, zostań. Dobra. Zostań, mamy w pismo, spiszcie do Maćka, nie wyszukajcie. A i to poszedł. Miki. A, byłem dzwonić, poszedł. No. Maci kot, krok. Do gry. Proszę. Ej, ja jeszcze takie, nie wiem, 3 gierki i ja spadam oglądać mecz. 21:30, ja idę odrobić Anglika. A no tak, bo macie szkołę. Ale ty już napisałeś to? Nie, będę dopiero pisał. Dobra, nie wyjdziesz już to wygramy, czy to? Okej, dobra. Jupi! Więc zaczynamy zabawę. Jupi guys. Dobra. Shh.
zobaczymy. No, zeskanowałem się. Zobaczymy. Co to mi ciekawe? O, dzień dobry panu. Dobre, do widzenia. Lepiej być z kimś niż wcale. O ile nikt nie zrobi ten deal. O nie. Nie chcę mi się aż tam dać, ja muszę. A już zrobili, okej. Dobra. Dobra, powiedzcie, kto gdzie był. Ja mam jedną uwagę. Wszyscy w piątkę byliśmy w jednym miejscu. No właśnie. No tak. To na pewno ja. Ale piątkę, ale piątka, nie szóstka. Właśnie, piątkę. Na pewno ja. Czekaj, to ja bym ja, Kasztan. Kto jeszcze? Dirt? No, ja byłem na pewno. Ja nie Bironeko. Nie było. Ale ja chyba wiem, kto to. No to kto to? Śmiało. Śmiało. Czemu? Bo jako on był z nim w kafeterii, nagle wygasło światło, poszłam przeszukać pokoje i tam był Miki. Ale kto? Ale kto jest? Może Kasztan. Na czym ta podstawa, poszłem po konewkę, zrobiłem światło, nie wydaje, zrobiłem nie wiem. No, światło zgasło, Miki poszłeś i nagle Mikiego nie ma. A przecież Venus poszedł od razu za mną. Bo to on widział z oku. Nie wiem, ja skipuję. Nie widział z oku, że poszedł od razu za mną, a ty... Nie wiem, dobra, walić. Chcecie, to mnie kikujcie. Ja muszę się... Okej. Ja ufam Venusowi, bo nie sądzę, żeby on mógł fejkować Tarka. Że ja mogę fejkować? Nigdy w życiu. Venus poszedł teraz za mną. Czemu za mnie? Czemu Venus zasuwałeś na Dirta? Bo to śmierdzisz na działu u niego. Ja byłem cały czas sam. Ale w innym miejscu. Shake. Oh my god. O kurde. A, to jeszcze nie wiem, że to był Kasztan. Na wejściu do greenhouse'a. Mati wracał stamtąd. Ale to raczej nie Mati.
No ja chciałem kamerki robić. Powinien wam powiedzieć, jedna osoba była cały czas ze mną, ale ja mam z sobą pamięć i w ogóle nie pamiętam, kto był ze mną. W reaktorze? 7. No. Ja was miałem. A w reaktorze to ja byłem z tobą. Ja miałem was. I szedłem do reaktora. Ja obecnie jestem na raspie. Cisza. A widzisz, albo szedł do góry, albo coś? Tutaj, gdzie ja skończyłem tamte zadanie. Widzisz coś, jakby ktoś szedł do góry, albo wychodził z góry? Ja widziałem, jak ktoś wychodził z góry, był to Mati, ale Matiego nie podejrzewam. Szłem na górę, ale się zawróciłem, bo taska ominąłem w kafeterii. Ja też, ja teraz jedyną osobą, jaką... Ale że kiedy? Na koniec? Od razu przed tym? Mijali się, ty poszedł w lewo, ja zawróciłem, bo... Zapomniałem task. A no. No, dobra, pamiętam. Hmm. Ja tą rundę byłem prawie teraz praktycznie cały czas w reaktorze. Tak, no. A chciałem pójść do admina, zrobić taski i no ciało było przed wejściem do greenhouse'a. Nie. Chwilę będzie tak, że za chwilę wszyscy na mnie zagłosują. O wow. Ja nie kasztan. Chłopaki, jesteście goganami, wiecie co? Kasztan, na waszych... Oddasz perku? Wiem, że to kasztan. Aha. Pytanie, czy uwierzyliście, że Mati mógł go zabić? Wygląda to, że tylko... Bo ja schodził, gdzie były zwłoki, a ja byłem w kafeterii. Czy uwierzyliście w to? Pierka. Dobra, czyż był jakiś wyglądam? Znaczy musiał zamknąć. Dobra. Kto co znalazło? Zaufajcie mi tym razem, to jest 100% Olek, bo zostawiłem go samego z Miki, wróciłem i Miki był martwy. Okej. No to Miki, to Felek. Nie, Miki. Miki martwy? No. Co? Miki jest podejrzany? Miki, wybacz, chciałem zrobić, bo wiecie, Olek nie pomyśli, że ja tam wrócę. Ale ja bym jak każdy skakiwał do rzędu. Każdy? Ja to pomyślałem, ja sam na siebie zagłosuję. Aha, okej. No dobra, to już wiadomo kto. To na kogo? Rafelka, biały. Przez Rafelka? Okej. Okay. Okej, okay, no Mikiego bym odrzucił, bo się nie tłumaczę. Ale musiałem to zrobić na filmik. Ten impostor was...
świetna już gitara, więc chyba skończymy film, nie? No co, ty jeszcze nie cooldowna. Musiałem to zrobić, żeś miał co na YouTube'a wstawić. Czy ja wiem, tak. To nie mógł być Felek ani ja, bo byliśmy cały czas razem w Medbayu. Chcę powiedzieć tak. Możliwe, że to był Mati, bo przyszedł od nas, od reaktoru, to nie jest... Tak, tak. Był ze mną. A gdzie ciało było? Chyba mówili, że w Medbayu, czy gdzieś. Nie, ciało... Jak to mi to nie było. Jak kafeterii, to na tym właśnie tych rozszerzeniu tych trzech dróg, to właśnie na środku prawie było. Jak wiecie, o co mi chodzi, nie? Jak się tam idzie od kafeterii do góry albo na dół, to właśnie na tych rozszerzeniu tych trzech dróg właśnie na środku było. No. Ja mogę tylko wyczyścić z zarzutu kapitana i mam nadzieję, że on nie. A ja mogę sobie i Felka. Zostaje... Agus albo Mateusz i mi się wydaje, że to Mati, bo przed stołu. Dla nie mnie to każda dwa. Agusujcie sobie, mnie to nie obchodzi. Mówię, że cały czas byłem z kapitanem, nie miałem nawet chwili, żeby się z nim rozłączyć. Ale tak, ale mówię, że zmierzisz tą rundę, dlatego mi to obojętnie, czy wylecisz, nie? Proszę bardzo, głosujcie na mnie, ja tam skipuję i mam chillerę, a wy sobie róbcie co chcecie, proszę bardzo. I oddajcie mój purple. I oddajcie mój purple, tak? Tak. I proszę bardzo, jestem? To jest. Nie. Mówiłem? Nie, nie słuchacie. Ale żyje się dalej. Cicho. Zbyt cicho coś jest. O nie, dwóch jest. Takie był ty. O nie! Dobra. No Venus, no kto inny? Jesteś tego pewien? Tak, jestem tego pewien. A może to nie byłem ja?
Ale to jak wychodziliśmy z reaktora, jak kliknęliśmy w ten guzik, żeby wyjść do tego pomieszczenia, gdzie są te dymy, to wiedzieliśmy, jak po prostu stałeś na tych wentach i potem szedłeś w naszą stronę. Jak to że nie było parki, jak wchodziłeś, i to nie mogło tak długo być czekać na, tak na starcie bez parki. Po prostu z wentu wyszedłeś. Nie no, wywaliłeś tak jak ja tę rundę. Także nie. Ale ja naprawdę proszę o dłuższe taski, bo tutaj upozorne sobie polecam. Ej panowie, mam prośbę, weźcie. Weź ktoś po prostu, bo uchodź ktoś mega krzyczy, to będzie spać na odcinku. Matiego albo Ufelka, nie jestem pewny. Ja mam mówienie na przycisk. Czy mam mówienie na przycisk? Okej. Chyba u mnie. To jest po prostu menedżerem gry. No nie wiem właśnie. Ja jestem. To weź ustaw cooldowna na 25. Cooldown? Mniej. Tak. O. Gdzie to się robi? No, cooldown 25? Tak, 25. I daj więcej tasków. Jak się taski zmienia? To będzie long taski czy short taski? Tak, trzy long taski. Trzy long taski, tak? Trzy po wszystkim. Dobra, trzy po wszystkim. Dobra, i zaczynamy. Dobra. Chodź komu tasków na trzy. No nie dało, chciało ci patrzy zrobić. Ej, kogoś nie ma. Jest kogo? Fajnie. Kogo nie ma? O, Felek. Dobra, trudno. Znaczy mnie wyrzuciło. Venuosa nie ma, czy Dirta. No i to nie ma sensu, taka gra, jak w większości nie ma. Czekajcie. My z Kaptem będziemy lecieć grać w Fazmofobię, wiecie? To czy kończymy, więc dziękuję tak, wam kończymy. Za oglądanie, tak, komentujcie, subskrybujcie, komentujcie. I macie psychę, żeby zagłosować na Dirta. Być może. My się z wami żegnamy, na razie i cześć.